Fajny prezent sobie sprawiłeś, Michał, na święta. 3 gole. No do świąt jeszcze trochę czasu, jeszcze jeden mecz, więc mam nadzieję, że ten prezent będzie większy, ta forma idzie do przodu i to mnie bardzo cieszy. Jeśli chodzi o prezenty, to jesteście bardzo blisko setki jako zespół, 99 trafień. Szczerze, no nie patrzymy na to. Gramy swoje, chcemy wygrywać jak najwięcej, chcemy dążyć do przodu. Wiem, że w tym roku ta liga może być bardziej wyrównana, szczególnie ten czub tabeli, dlatego chcemy wygrywać mecze, a nie patrzymy na to, ile jest strzelonych bramek. Nieczęsto się Wam zdarzają takie mecze jak dziś w starciu z Akaną Orłem, żebyście uniknęli fragmentów dekoncentracji na dystansie 40 minut. Zwracaliśmy na to uwagę w czasie odpraw, że to jest nasz mankament, że gorzej wchodzimy w drugą połowę. Dzisiaj w przerwie zwróciliśmy sobie na to uwagę i widać, że to poskutkowało. Byliśmy skoncentrowani, ale i tak to nie... I tak straciliśmy jedną bramkę. Można przypuszczać zatem, że forma rośnie. Żal, że kończy się runda. Też mnie to martwi. Miejmy nadzieję, że to są tylko 2 tygodnie wolnego i ta forma jeszcze wzrośnie wyżej. Zatem życzę podtrzymania tej wysokiej dyspozycji już na starcie 2021 roku. Dziękuję bardzo. Przez większą część tego spotkania najbardziej zapracowany człowiek przy startowie 13 Maciej Foltyn. 9 bramek wpadło do sieci, to fakt, ale ile razy ustrzegłeś, uchroniłeś swój zespół od utraty kolejnych goli, tego nie jestem w stanie zliczyć. Patrzymy tak naprawdę na wynik i nie przyjechaliśmy tutaj na pewno się bronić, stąd drużyna rekordu stworzyła tych sytuacji bardzo dużo, bo nie było naszym celem ustawić się nisko w obronie, blisko swojego pola karnego i pilnować tak naprawdę czego. Nie było czego pilnować, tym bardziej, że 2 pierwsze bramki wpadły. Liczyliśmy na gdzieś taki otwarty mecz, że drużyna rekordu będzie musiała się natrudzić, żeby tą bramkę nam strzelić. Wpadły 2 takie dość przypadkowe. Pechowe okoliczności. Pechowe okoliczności, tak, no i już nam było ciężej, ale myślę, że każdy, kto oglądał mecz, no to wiedział, że podjęliśmy jednak te rękawice i próbowaliśmy grać gdzieś ofensywnie, do przodu, z jakimś takim pomysłem. No i okej, jest to dla nas lekcja cenna i na pewno ten mecz gdzieś wyciągniemy z niego lekcję i w tych pozostałych meczach, gdzie tak naprawdę naszym celem są mecze domowe, no bo jak widać zresztą po spojrzymy tabelę na mecze domowe i wyjazdowe, no to na wyjazdach nie idzie nam zbyt dobrze, ale okej, poprawimy to na następną rundę i na pewno to zaprocentuje. Przy tym zaznaczyć należy, że zagraliście w Bielsku-Białej w okrojonym liczebnie składzie. Tak, ale nie ma też co się usprawiedliwać, nie ma co gdybać, bo gdyby byli wszyscy, bo gdyby nie było wszystkich. Tak naprawdę przyjechaliśmy z młodą drużyną, bo 3 juniorów, tak, z nami przyjechało, którzy dopiero wchodzą w ten świat futsalowy. No i fajnie, niech próbują, niech się ogrywają. No, z taką drużyną tym bardziej zdobędą doświadczenie i mam nadzieję, że tych minut zaczną dostawać coraz więcej, a nasza kadra dzięki temu się po prostu poszerzy. Serdecznie za rozmowę, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i powodzenia w walce o tytuł mistrzowski. Pańska opinia, trenerze, o dzisiejszych zawodach w Bielsku-Białej? Inny rezultat chyba był niemożliwy. No, Resul, oglądamy tylko Resul, jest easy match, no, do rekord. Ale moja opinia, if oglądamy the match, ładny mecz, bardzo ładny, no, próbujemy grać w futsalu, rekord jest, the best, lepiej drużyna na Polska. Ale detalu, mała detalu jest, dlaczego rekord wygrać 9-1, no, mamy sytuację, nie strzelamy bramek i moja opinia, zaczynamy mecz 2-0, bardzo, jaki jest, easy, no, easy, 20 minuta 2-0 i to jest komplikowana zmiana, ale, ja jestem bardzo zadowolona do mojej drużyny, bo serio, dzisiaj oni grają bardzo dobra i kontynuujemy ten linię, ten sezon, który jest bardzo trudny, że nas te mecze i nasza młody, jesteśmy bardzo młody drużyna, to jest de droga, kontynuujemy to samo, będzie kontynuujemy grajmy pierwsza 6-7 pozycja. Dziękuję serdecznie, powodzenia, wszystkiego dobrego. Zwykle wynajdujemy w grze rekordzistów tych elementów, które stanowią jakieś mankamenty, niedostatki, a dziś naprawdę się nie ma do czego przyczepić. No być może, no na pewno graliśmy dzisiaj dobry mecz. Pewnie jest się do czego przyczepić, może trochę lepiej stałe fragmenty gry, jak to zwykle bywa, bo tych stałych fragmentów mamy dużo. Ale ogólnie trzeba powiedzieć, że zagraliśmy dobry mecz. Wiadomo, przeciwnik z czołówki, więc trzeba było się dzisiaj sprężyć i mocno zaangażować, grać bezbłędnie. No, w większości nie popełnialiśmy tych błędów. Szkoda tej jednej bramki, ale tak jak to zawsze mówię, nie można mieć wszystkiego. Jestem zadowolony z zespołu. Zakończyliśmy rundę na naszej hali wysokim zwycięstwem i teraz już powoli patrzymy w kierunku Pniew i w kierunku ostatniego meczu.
równe zawody, to trzeba podkreślić, bez momentów przestojów, bez chwil dekoncentracji, no i skuteczność. Ale Maciej Foltyn to jeden z lepszych fachowców w kraju, jeśli chodzi o sztukę bramkarską. Dokładnie tak, tym bardziej musimy się cieszyć z tego, że zdobyliśmy 9 bramek i przeciwko takiej drużynie jak Akana i przeciwko takiemu bramkarzowi potrafimy do bramki strzelać i nie tylko się cieszyć z takiej postawy zespołu. Cel nad niebie? Jak zwykle zwycięstwo, jedziemy po 3 punkty i chcemy zakończyć sezon zwycięstwem i chcemy zostać na fotelu litera. Tymczasem dziękuję za to, co dziś. Dzięki bardzo.